tam Petr, kde vyhodíte jeho strony. Puh. Ofo. Hladně dá něco. Ale pachně. To je půjdej, či mu to odstavit, je? Bude já se takhle pokud pořád nejúpa. Dobrá, to je jasné. Dobrá. Świnie, owce też mają.
Może kiedyś uda mi się tam coś nagrać, bo to u kolegi. Także no to rolnictwo rządzi się swoimi prawami, że tak powiem. Również i w hodowli. Generalnie jak sami do mnie widzicie, zmieniłem ciągnik. Oram sobie skóreczką, tak zwaną przemusia. Oram sobie basią. Czemuż taka zmiana? A, bo mój był rozpięty na weekend. Był potrzebny trochę na gospodarstwie, na bazie. Tu coś jechać, przywieźć, przyczepę z nasionami, tu coś zawieźć, tu tego, wiecie. I to tak, kurczę, wyszło, że trzeba było rozpiąć. Ale maje za banki tu macie. Tak jest, młody. No mówię, a dobra, Przemek mówi, jedź moją. Bo i tak Przemek, jak widzieliście, awansował, kurwa, na plutonowego, starszego, gwizdkowego. Także mówię, nie będę swojej szczepiał, bo po co? Też tym bardziej zaraz by trzeba było rozszczepiać, bo ona będzie latała z nawozami, bo ja już od jutra prawdopodobnie wjeżdżę z bronami z uprawą. Także no nie ma sensu na jeden dzień spinać. I mogę sobie tą poorać, to tutaj chłopaki ją chwalą. Przemek też, że wszystko lekko chodzi, ale powiem wam szczerze, boi to czuć, że to skrzynko się wcisko. Hamulec też. I jak mu depnę, to też czuć. A w tym to jakoś tak. Tak nie brawo, inaczej też ma pług ustawiony całkiem. Nie mogę w ogóle się wczuć. Inaczej na śrubach, na tym wszystkim, inny pług też. I to tak do wyrywania tych brud. Wyrywuję, bo wyrywuję, ale nie tak jak to robiłem dobrze wcześniej. No ale nie ma co narzekać. Ważne, że ciągników jest dość w miarę. Bo nie ukrywamy, brakuje ciągnika z turem. Ale to jest pomysł na, może przed żniwami, może się uda na jesienne siewy. Ale bo dopiero po zimie planujemy sobie do Palpiny, do naszej 60, która w 95% stoi na gospodarstwie. Te 5% to powiedzmy był ten wyjazd z wózkiem w tamtym roku. I to tyle, ona z gospodarstwem się nie rozstaje. Do niej planujemy tura, jakiś obciążnik, myślę, że ona może wystarczyć. Tak, żeby wiecie, ona była tylko do bagu. Baga wyciągnąć spod zaprawiarki, czy spod tam petfusa. Ustawić, wsypać. Najgorzej będzie wsypaniem może na I love you, baby. Wsypaniem na czołg. Teraz jeszcze tak wrócę. Pewnie może kojarzycie ten dołek, a jak nie, to już wam mówię. Film na głównym kanale Mafii Solec. Miejsce, gdzie Piotrek przed refrenem, albo to w refrenie było, przed refrenem, takie dłuższe ujęcie, wjeżdżał siewnikiem, podwiózł, a i tak się kopał. Także to robimy sobie akurat to pole, tu też trochę kultra nagrywałem. Więc stąd też możecie to pole i no kojarzyć. A powracają, właśnie najciężej będzie miało. O kur. O. Tu wam powiem znośnie. Ale nie. Spokojnie, Marcel, nie moram pierwszy dzień. Więc no mówię, najgorzej będzie strzałkiem do podniesienia, bo najwyżej na przyczepę taką miarę powinien ta 60 powinna szybać. Dać radę, bo mówię, no kurde, jednak przychodzi czas, że ten tur jest potrzebny, bo jest potrzebny właśnie w tym zaprawianiu, a tam w czyszczeniu tego zboża, bo woźnie w układaniu, a kurde, potrzebny jest też na polu. Trzeba było go długa rozpinać. Właśnie teraz, dzisiaj go żeśmy zapinali, żeby można było tu przyjechać orać. Więc to tak jest, kurde, 3 po 3, no ale miejmy nadzieję, że się uda to też wreszcie zrobić. Co jeszcze raz, bo nie doleciało.
jakimś czasie. No tak, mnie łeb boli, Bronek ma to samo ogólnie. Więc nie wiem, czy on będzie dla was w ogóle nagrywał na tym polu. Mam taki ból głowy, że to jest szok. Fakt, że to i tak jest do wytrzymania. I nie wiem, wydaje mi się, że najgorsze co może być, to bornik od indyków, od kurczaków. Tamto stężenie azotu w korniku przechodzi po prostu ludzkie ujęcie i ktoś jak jest nieprzyzwyczajony. Pamiętam, jak w Rączkę żeśmy zabrali pierwszy raz za kurniki tam do siebie. Pamiętam zresztą, że ja też jak jechaliśmy, to była totalna masakra. To wam powiem, ze 4 razy trzeba wejść. Po pierwsze 2 to jest tylko takie wejście, zaciągnięcie się i wyjście, bo od razu nie ma jak tego powietrza złapać, a z oczu płyną łzy. Dopiero tak chwilę człowiek się przyzwyczai, no to w miarę, ale i tak w nosie to jest jakby człowiek jakiś kwas miał wąchać. Totalna masakra. Naprawdę trzeba się przyzwyczaić i szacun na tych, którzy naprawdę w tych kurnikach pracują, bo nie tylko maszyny, ale ubrania też guzi. To jest totalna masakra. Pamiętam, że ja już ciuchy specjalne miałem na wyjazdy do kurnika. A co to takie mokre trochę będzie, tu piosek chyba, jak dobrze pamiętam, to tu piosek jest. Przyszedł Joseuczkę kosić, słówko świeciło. Na kierunku my jeździli, kurła aż miło, ale ściąga, jebać mać. No i tak właśnie, tak wygląda właśnie czwórka w takich momentach. Często nie mogę wam tego zilustrować, tylko wam opowiadam tak jak właśnie w godzinnym, ponadgodzinnym vlogu, na który zapraszam, jeśli nie widzieliście, ogólnie wydałem go dzisiaj od rana. 2 dni posiedziałem trochę dłużej i jakoś mi się udało, w miarę jeszcze jakoś stałem, także tragedii nie było. Wiedziałem, że akurat w tym pierwszym to będzie najwięcej roboty. Dzisiaj będzie na pewno taki krótszy vlog, nawet nie wiem, czy nie z jednego ujęcia tutaj. I też mówię, często coś opowiadam, a nie mogę zilustrować. I faktycznie tam jeden fajny moment też opowiadałem o tym, że jak nas wyciągał, kontrolujemy tymi kołami i w ogóle, o kurwa, tu nie pamiętam, kiedy woda stała. Oj no. Będzie ciekawie. Widać, z kosteczką Piotrek jeździł. Ale o, serio, nie pamiętam, kiedy tutaj woda była. Tu w miarę się zawsze sobie porobić. No, co jest? Blokada, węgiel i łogi. Dlatego też dzisiaj z tego jednego, myślę, że z jednego ujęcia sobie tu na spokojnie ponagrywamy. Na pewno zbronowania będziecie mieli sporo, bo w zbronowaniu na zawsze najwięcej mam. Więc luzik, tu akurat się z tego cieszę. Też fajnie Bronek w tym roku zaczął dużo wrzucać, ale to już powinien dawno, bo on jednak tu pracuje, on więcej robót wykonuje, że tak powiem. Czy same nawozy też, czy wszystko, to też naprawdę on akurat do nagrywania to ma bajlando. Tutaj naprawdę Bronek nie próżnuje i ciśnie z tymi vlogami, ale o to właśnie chodzi. O, ale w szoku byłem kątu mojej kamery, jak szeroko ona bierze, jak to fajnie wyglądało. Naprawdę masakra. Są niektóre GoPro takie jak ma Krzysiu, że nie da się szerokiego kątu ustawić. Widzę, że tam jest szeroki kąt i on jest taki, jaki jest. Sami widzicie, że on obejmuje gdzieś tak, a mój obejmuje praktycznie tak, górę z dołem. Więc mega fajnie to wygląda. O, jak ty kurwa tam będziesz, to jak to będzie to? A takie opowieści dziwnej treści. No już człowiek taki przyzwyczajony, że jak o czymś rozmawia, te gesty rękami, tym wszystkim, że...
fajnie. Sprzężyto jest poczyszczone. Najgorsze pod sprzężyto jest niepoorane. Powiem ci, dobra pora do jedzenia. Zamiast se pitmy zjeść chłopo na tamtym polu, jak nie było gnojowicy, to teraz będzie tak chciało. Nie wiem, może gnojowica wzmacnia apetyt? Ale nieważne, powracając, to tak akurat wyszło, że te pola, gdzie potrzebowały gnojowicy, gdzie były najbardziej pozalewane, to idzie przeżyto w tym roku. Czyli to chcemy siać jako pierwsze i kurwa, tak dopiero teraz oramy na pełnej, jak możemy pod te przężyta. Ale nic za to nie poradzi, dopiero teraz, bo beczka się zwolniła i można złoto wywozić, dlatego też od razu ciśniemy praktycznie w ciągu 3 dni, 4, myślę, że tu będzie spokojnie siane. Żyto mamy uszykowane już całe, wyczyszczony mamy petkus i dzisiaj będzie już prawdopodobnie na odjazd sypany jęczmień i jęczmień będzie czyszczony. Dobra, blokada i ogień.
się tak nie słucha jak trzeba. Ktoś się tylko denerwuje. Dobra. Ostatni tu i ogień. Muszę się nawrócić i wyrobić tamto. Tu akurat w tej czwórce piękne jest to, że tak słychać tą turbinkę. Jak czasami wiecie, gdzieś mam full obroty i później puszczam gaza. O, tak to ja lubię zawracać. Ja lubię. Krzyk, wsteczny ogień na tłoki. Powoli żegnał, bo masakra. Tak tu grzeje to słońce, że nie ma siły aż człowiek mówić. Teraz też tym bardziej więcej skupiania się, skakania niż to wszystko warte. Ten vlog dzisiaj krótszy, ale taki też na pewno będzie jeszcze. Myślę, że nie jeden z orki w tym sezonie się na kanale pojawi. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne vlogi, zostawcie łapeczkę w górę i możecie pozadawać jakieś ciekawe pytanka, na które w stanie będziemy sobie tutaj wam poodpowiadać. Chyba że gdzieś się włączę, jak będziemy jeszcze przy tej wodzie robić, więc do usłyszenia!